Gratulacje. Emocjonujące zwycięstwo dzisiaj i na trybunach, i na boisku. Super atmosfera. Twoja bramka dała dużo spokoju chyba, bo Jagiellonia do momentu była taka optycznie, powiedzmy, może lepsza. No i ogólnie Jagiellonia uważam bardzo dobrze grała w piłkę, bardzo dobrze grała piłką, te ich akcje były składne. Natomiast takich konkretów jakichś mega nie mieli, więc to też bardzo na plus, że wytrzymywaliśmy te oblężenie, bo niektóre momenty były bardzo ciężkie i nie ma co tutaj się oszukiwać, ale to co pan wcześniej wspomniał, na pewno moja bramka dała dużo spokoju, ta gra z naszej strony była płynniejsza. Te nasze kontrataki były bardzo groźne, więc spodziewaliśmy się takiego meczu. Niczym Jagiellonia nas nie zaskoczyła, więc cieszę się bardzo i z bramki, i ze zwycięstwa. Bo mówię, to daje takiego pozytywnego kopa na kolejne spotkania. Mam nadzieję, że ten dobry moment będziemy kontynuować tutaj na tym stadionie. Bodajże szóste zwycięstwo z rzędu, także musimy to kontynuować i dokładać cegiełki w postaci punktów na wyjazdach. Powiedz, sama bramka, stały fragment chyba było zaplanowane dokładnie, tak? Tak. Było trenowane, nie będę tutaj kłamał. Wszystko było przetrenowane wcześniej, od nawet kilku tygodni. Po prostu nie było sposobności tego wykorzystać. I śmiałem się do chłopaków, że na treningach nic nie wchodziło mi, a tutaj jedna okazja i to przyniosło efekt w postaci bramki tylko. Więc bardzo się cieszę. I jedziemy dalej. A jeszcze sam strzał, taki był planowany od ziemi? Nie. Starałem się po prostu trafić czysto piłkę, ponieważ murawa była doskonale przygotowana, ale była bardzo piłka szybka. Była mokra, także moim głównym celem było jej dobrze nakrycie jej. No i to mi się udało. Tam bodajże był drobny rykoszet, co przeszkodził interwencji Alomerowiczowi, także naprawdę cieszę się, że to wpadło, bo też potrzebowałem tej bramki. Dzisiaj w środku pola wykonaliście kawał dobrej roboty. Zatrzymywanie, rozbijanie tych ataków. No i ta szpica Enali dzisiaj, przyjemnie się na to patrzało. No już nie pierwszy raz, ta tytaniczna praca w środku została doceniona, także uważam, że robimy bardzo dobrą robotę, czy to ja, czy Dani w środku, czy Szymon Czyś, jak wchodzi i pomaga, bo naprawdę mamy jakościowy ten środek pola, jest duża rywalizacja, także w każdym meczu trzeba podchodzić na 100%, ponieważ inni czekają na błąd, na gorszy mecz, żeby skoczyć do składu, także fajnie, że to na ten moment bardzo dobrze funkcjonuje i to, co pan wcześniej wspomniał, no Enali, jego głównym atutem jest niesamowita szybkość, ma takie odejście, że chyba go nikt nie złapie w tej lidze, także musi to wykorzystywać, musi dawać konkrety. Szkoda, że nie udało mu się asystować, ponieważ miał ku temu niesamowitą sposobność, niestety tam zabrakło troszeczkę jakości, ale bramka niczego sobie, piękna podcinka, chyba wziął przykład z Kabralika, trochę za wzrostny był i zrobił to samo. Na pewno słyszałeś, kibice już się szykują na derby. Są jakieś rozmowy w szatni na ten temat? Nie ma. Skupiamy się na jednym kolejnym meczu. Oczywiście derby to jest coś wyjątkowego, natomiast jeszcze przed nami mecz z Lechem Poznań, też bardzo ciężki mecz, natomiast gramy u siebie. Także nie mogę się doczekać, bo dla takich meczów się gra w piłkę, a na takie mecze przychodzą kibice, także mam nadzieję, że liczę na komplet, ponieważ tutaj 6 meczów rzędu wygranych, więc mam nadzieję, że kibice się tak zmobilizują, że będzie komplet i my będziemy kontynuować tę pasę zwycięstwa. Tak. Zdarzyło ci się grać na Stadionie Śląskim już? Nie zdarzyło mi się. Jeszcze pytanie trochę pozasportowe, finanse. Coś spłynęło już do was? Coś spłynęło. Czy jeszcze nie jest to... Coś spłynęło.